Witaj, Alina tutaj. Często w moich nagraniach wspominam, żeby spotkać siebie, że malować z siebie. Co to znaczy spotkanie z samą sobą, czy z samym sobą? Na pewno jak oglądasz moje filmy, to się zastanawiasz albo i nie zastanawiasz nad tym. Ja po prostu w tej chwili poruszę tę właśnie sprawę. Spotkanie z sobą. Kiedy staję przed tym sztalugą, to muszę spotkać tę część moją, która jest właściwa, która jest dla mnie ta szczęśliwa i ta, która potrafi się wyrazić. W naszym stresie życiowym jesteśmy różnie nastawieni do siebie i otwarcia na siebie. I co to znaczy? O Boże, kim ja jestem? Właściwie, żeby to zrobić bardzo prosto i bardzo tak lekko, to mogłabym poruszyć tę sprawę w ten sposób, że jak ja staję przed sztalugą, to staram się skupić na chwileczkę na oddechu. Oddech daje mi obraz, gdzie ja jestem, czy jestem zestresowana, czy jestem troszeczkę już rozluźniona, żeby wejść właśnie w tak zwaną siebie. Często to słowo będzie używane, ale spróbujemy podzielić włos na cztery, czyli przyjrzeć się temu. Jak ja oddycham troszeczkę jakiś czas, nie wpływając na oddech, to nagle pojawia się taki luz i spokój. No i wtedy patrzę się na płótno i czasami widzę motyw od razu, on tam się pojawia jako lustrzany taki, albo jeżeli używam kolor, ostatnio właśnie używam dużo kolorów i później łowię z tego obraz, motywy. Jesteś początkujący czy początkująca, to najlepiej wziąć sobie jak najlżej, włączyć to małego, to właśnie dzieciaka w sobie. Dziecko jest otwarte na różne przeżycia, czy pracowanie tak właśnie impulsywnie. Czyli nakładać kolory, które masz ochotę. Plamy, czy jakieś tam wzorki, malować to. I wtedy znaleźć radość. Radość jest najważniejsza. Albo poczucie, aha, ten kolor jest nowy, wezmę inny i tak dalej. Czyli przy tej radości spotykamy tą część, którą lubimy. Lubimy siebie. I tu właśnie o to chodzi, żeby dać sobie sympatię, o ile nie lubisz słowo miłość. Na pewno w Polsce są te obrazy, ja tutaj w Szwecji często widziałam je, ale na pewno są, bo to są właśnie, jest motyw taki stary z XVIII wieku, gdzie anioł wisi nad parą dzieci, które przechodzą przez most. Na pewno to widziałeś w różnych lombardach. I ten obraz bardzo ja kocham, dlatego że on pokazuje, że jak mogę sobie wyobrazić, stojąc przed tą sztalugą, że mam kogoś, który jest nade mną, który mnie bardzo chroni i kocha, żeby mi daje wsparcie. Czyli znowu, żeby wejść do tego, do tej części dziecięcej mojej. I to bardzo, to może właściwie być wsparciem, żeby znaleźć radość, znaleźć ten obraz, kto mnie chroni, z kim ja jestem w bezpieczeństwie. Dla mnie całe życie było w zasadzie światło, ono mnie prowadziło. Ja dostawałam taki promień światła, taki dosyć gruby, ogarniający całe moje ciało i wtedy wiedziałam, że jestem chroniona światłem. Także na pewno masz swój własny symbol, czy własny sposób dojścia do tak zwanego siebie. Jak można dojść do siebie inaczej, czy spotkać siebie? Jak spacerujesz po lesie i oglądasz krajobraz, który kochasz i to ci rośnie w sercu, to jesteś w sobie, w tym najwspanialszą osobą, którą kochasz, którą jesteś na co dzień i ona jest w tobie. Bo my jesteśmy duszą, która mieszka w ciele. Mamy taki samochodzik, którym jedziemy i o niego trzeba dbać, ale właściwie ta dusza, ta moja część jest właśnie
to jest to spotkanie ze sobą. Jeżeli gotujesz i lubisz gotować, to tam się znajdujesz. Czasami ludzie, którzy biegają bardzo mocno na te różne maratony, to wtedy mają kontakcie, są bardzo połączeni z ciałem i to jest harmonia w całości, czyli znowu spotyka się siebie. To spotkanie siebie w malarstwie czy w życiu jest w zasadzie ważne na tyle, że z tego centrum żyjemy. Z tego centrum to jest właśnie ten rzeka, która sobie płynie, rzeka życia, do której mamy dojście. Ja nie wiem, czy to wyjaśniłam jasno, dlatego że każdy ma sobie wyobrażenie, jak spotkać siebie. Ale to jest kwestia uczuć i to używamy słów po prostu, czy obrazów, żeby wyjaśnić to. Jak ja mówię, że musisz spotkać siebie, czy wejść w siebie w czasie właśnie opowiadania o malarstwie intuicyjnym, to co ja mam na myśli, próbuję wyjaśnić właśnie teraz, co autor miał na myśli. A propos, autor też musi spotkać siebie i swoją energetykę wewnętrzną, żeby móc napisać i opisać wspaniałe historie, które lubimy czytać. Dla mnie jedna rzecz jest taka fajna, że jak ja wstaję rano, to mam takie piękne zdanie, które dla mnie jest bardzo ważne, które sobie mówię, że teraz idę i szukam tej kartki, na którą napisałam, ale zazwyczaj ja to pamiętam. Włączam najlepszą swoją wersję, włączam najlepszą wersję siebie i swojej rzeczywistości, w swojej rzeczywistości. Jeszcze raz, włączam najlepszą wersję siebie w swojej rzeczywistości. W zasadzie to zdanie jest bardzo różne, jak ja mam zamknięte oczy i mówię dzień dobry, już jestem w ciele, leżę se i włączam siebie, włączam siebie doskonałą. To jest bardzo piękne, ja to bardzo kocham i wtedy próbuję zachować tą siebie, którą ja lubię. Na pewno masz momenty, że jesteś zharmonizowany czy zharmonizowana i mówisz, o, to jest fajne. Dobrze się czuję, lubię tę swoją część, która jest we mnie, z którą właściwie ja żyję. Ciężko to opowiadać, znaczy ciężko to ująć, ale można to po prostu kontynuować. Ja mam to zdanie od polskiego mistrza Zbigniewa Jana Popko, dlatego to mówię, bo ja po prostu to zdanie on nam podał na jednym z wykładów. No, ale dalsza część jest jeszcze jedna, że jak ja idę, znaczy wieczorem próbuję dziękować za dzień. Wdzięczność jest ważnym elementem w moim życiu i ja uważam, że w każdym życiu jest ważne. Dziękuję się za to, co się zrobiło, co się dostało w ciągu dnia dobrego. No i stara się, ja się przynajmniej staram, jeżeli robiłam jakieś błędy i nie byłam bliska siebie, to próbuję sobie mówić, że aha, co zrobić, żeby tego nie powtarzać. I zawsze sobie obiecuję i obiecuję właśnie moim opiekunom, że tego nie zrobię więcej. I to jest taki ważny element, żeby być w zgodzie ze sobą. Mam nadzieję, że zainspirowało Cię to, co ja tutaj rozmyślam na temat spotkania siebie w malarstwie, przy sztaluce, jak się maluje intuicyjnie. To było na tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Pa!